W Wałbrzychu i Mieroszowie odbyły się spotkania z udziałem władz wojewódzkich. W Wałbrzychu gościł wojewoda, posłowie, senator, europarlamentarzyści oraz burmistrzowie gmin powiatu wałbrzyskiego. Na spotkaniu przedstawiono budżet unijny na lata 2014-2020 z podziałem środków na poszczególne państwa, w tym Polski. Omówione zostały zadania rządowe i samorządowe na region, powiat wałbrzyski oraz aglomerację wałbrzyską, w tym na obszary gmin, które ją tworzą, a jest to m.in. Mieroszów. Aglomeracja wałbrzyska to przedsięwzięcie samorządowe, którego inspiracją do zawiązania były wspólne problemy sąsiadujących ze sobą gmin oraz świadomość istnienia szans, jakie powstają w kontekście rozwoju regionu i kierunku wsparcia jednostek terytorialnych w polityce Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem w powstaniu aglomeracji jest przekonanie jej liderów do zaangażowania się w przedsięwzięcia realizowane dla 16 gmin, które służyć będą poprawie życia dla około 300 tysięcy mieszkańców ziemi wałbrzyskiej. Liderem aglomeracji wałbrzyskiej jest prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Jak przychodzi jeden i mówi, że mówi w imieniu 16 gmin, to z nim się trzeba liczyć. Nie można patrzeć i wygrywać jednego z drugim. My jesteśmy na końcu Polski, to jest trochę nasze obciążenie, ale jesteśmy blisko Czech, to powinniśmy wykorzystać, a nie powinno być to naszym problemem. Dlatego też zgłosiliśmy w ostatnim czasie już wspólne projekty połączeń drogowych, połączeń również z Czechami, rozwoju kolei aglomeracyjnej, do której samorząd gminny, wojewódzki, państwo musi dokładać, bo kolej zawsze była deficytowa i jest na całym świecie deficytowa. Zgłosiliśmy projekty, że będzie można wykorzystywać surowce skalne, co więcej przerabiać je na miejscu, a nie wywozić tylko wprost, bo to jest mniej efektywne, że trzeba zbudować lepsze drogi albo najlepiej bocznice kolejowe, bo wywożenie kamienia, którego zagłębie jest ta część województwa, musi być takie, żeby nie niszczyć miast, miasteczek i dróg. Nigdzie na świecie kamienia nie wywozi się budowlanego samochodami, ale zbudowanie bocznicy to nie jest zadanie dla gminy. To jest zadanie dla rządu, dla projektów unijnych, bo to jest zbyt drogie. Dlatego też wypracowaliśmy wspólny taki projekt. Zwykle ja jako prezydent jestem delegowany, żeby przedstawiać te wspólne projekty, ale zawsze staram się robić tak, żeby każda gmina była tam wyraźnie zapisana, żeby Wałbrzych nie dominował, bo każda taka inicjatywa najczęściej upada, dlatego że się wszyscy boją, że ten większy złapie więcej pieniędzy. A tu jest inaczej, my naprawdę współpracujemy ze sobą. Kilkanaście miesięcy temu, kiedy zaczęliśmy jako samorząd województwa pracować nad nową strategią rozwoju województwa dolnośląskiego, zgłosił się do mnie pan prezydent Szalemej z paroma burmistrzami, z wójtami i powiedzieli: my mamy pomysł na siebie. My chcemy stworzyć aglomerację, chcemy się zgrupować jako kilku różnorodnych partnerów, pokazując, że najsilniejszy oczywiście jest Wałbrzych i będziemy mocnym i uczciwym partnerem dla samorządu województwa, a być może, jeżeli to się uda, tak wówczas mówili, również dla władzy centralnej w Warszawie. No i jak powiedzieli, tak zrobili. My robiliśmy sobie swoją strategię wojewódzką, a tutaj na miejscu została zrobiona bardzo interesująca strategia aglomeracji wałbrzyskiej. Ona była na tyle interesująca i inspirująca, że stała się w zasadzie niemalże częścią składową naszej strategii województwa. Co to oznacza w praktyce? Że nasza strategia, która jest uchwalona kilka tygodni temu, i strategia subregionowego wałbrzyskiego mają właściwie takie same cele. One są zbieżne, jeśli chodzi o pomysły na tę część Dolnego Śląska. A co to oznacza w praktyce? Że łatwiej nam się rozmawia o programach, o projektach i o pieniądzach. Także to jest to, co moim zdaniem z punktu widzenia samorządu województwa jest elementem niezmiernie istotnym. Że po raz pierwszy, kiedy patrzę z perspektywy Wrocławia na ziemię wałbrzyską, na obszar aglomeracji, widzę, że nie ma tutaj sporów, konkurencji, wzajemnego wycinania się, żeby zdobyć kilka złotych więcej albo kilka euro więcej, tylko jest jeden spójny, bardzo komplementarny projekt. Marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec poinformował nas, że prowadzi aktualnie rozmowy o poziomie środków unijnych na lata 2014-2020. Kilka tygodni temu pani minister Bieńkowska ogłosiła pierwszą propozycję podziału. Dowiedzieliśmy się, że mamy dostać około 1 miliarda 600 milionów
euro na Dolny Śląsk. To była kwota mniej więcej taka sama, jaką mamy teraz w tej perspektywie finansowej Unii. No i wówczas po tej wstępnej propozycji my jako samorząd województwa oprotestowaliśmy. To powiedzieliśmy, że to jest za mało. Dolny Śląsk zasługuje na większe pieniądze, potrzebujemy większych pieniędzy. No i w krótkiej rozmowie z panią minister Bieńkowską umówiliśmy się na negocjacje. Pan minister powiedział, ok, negocjacje są bardzo potrzebne, ale musicie mieć w ręku jakieś twarde, dobre argumenty. No i rzeczywiście takie rozmowy odbyły się nieco ponad 2 tygodnie temu. I nie ukrywam, że na stole położyliśmy głównie projekty, które przygotowali nam samorządowcy. I bardzo pokaźna część tych projektów to były projekty przygotowane przez was, przez zespół aglomeracyjny. One wynikały wprost z waszej strategii, z naszej wojewódzkiej strategii. W związku z tym, że były bardzo spójne, bardzo przekonujące, bardzo logiczne i bardzo potrzebne, ułatwiły nam rozmowę z ministerstwem i nie ukrywam, że w dużej mierze dzięki temu udało nam się zdecydowanie zwiększyć pulę środków unijnych, które otrzymamy na te najbliższe lata, bo zamiast kwoty 1,6 miliarda będziemy mieli ponad 2 miliardy euro. To znaczący wzrost i trzeba powiedzieć, że to również właśnie dzięki tej takiej dobrej polityce, którą wy tu umiecie uprawiać w subregionie i robimy ją wspólnie w ramach Dolnego Śląska, tak skuteczne były te nasze negocjacje z rządem. A uwierzcie mi, że nie były to łatwe rozmowy, że naprawdę to musiały być dobre, mocne, bardzo twarde argumenty i ciekawe projekty. Marszałek zaznaczył, że możemy liczyć między innymi na wspieranie projektów transportowych, budowę obwodnic miast, budowę centrum naukowo-badawczego, finansowanie projektów walki z bezrobociem czy pozyskanie środków na współpracę terytorialną